Dlaczego niektóre osoby na dietach niskowęglowodanowych mają wysokie poziomy cholesterolu? Jak to sprawdzić? Jak temu zaradzić? Zapraszam na odcinek. Wokół cholesterolu narosło wiele mitów i dzisiaj nie będziemy szeroko tego tematu omawiać. Ja już mam film na YouTubie o cholesterolu, mam też wrażenie, że wiele osób ma dość mocne już swoje zdanie na ten temat. Natomiast faktem jest to, że zbyt wysoki poziom cholesterolu może sygnalizować pewne problemy zdrowotne i należy się tym zająć. Jeżeli nie masz przekonania co do norm odnośnie cholesterolu, bo one są dyskusyjne, to prawda, to dodatkowe badania, które możesz zrobić pod kątem ryzyka chociażby miażdżycy, chorób serca, to między innymi przepływy żylne, to lipoproteina A, czyli takie badanie, które nazywa się LP i w nawiasie małe A, oraz alipoproteina B, czyli APO duże B. Te badania rzeczywiście mogą w bardziej dokładny sposób pokazać nam, czy występuje ryzyko chociażby miażdżycy, no oczywiście homocysteina też jest takim już bardziej znanym badaniem. Natomiast no, takim podstawowym parametrem, który często badamy, to jest poziom czy to cholesterolu całkowitego, czy lipoproteiny HDL, LDL i trójglicerydów. I u niektórych osób cholesterol całkowity, trójglicerydy i właśnie LDL ładnie obniżają się do tych oczekiwanych poziomów na dietach niskowęglowodanowych, dlatego że zazwyczaj ograniczamy przetworzone jedzenie, a tłuszcze trans właśnie powodują podwyższenie tych parametrów, a także cukry proste, które również to powodują i to są takie główne produkty w diecie wielu osób, no, które odpowiadają za złe wyniki cholesterolu, czyli odstawiamy chipsy, słodycze, fast foody i to u wielu osób już wystarcza i ten cholesterol się poprawia. Natomiast jeżeli u Ciebie ten cholesterol się nie poprawił albo wręcz pogorszył, to powiem Ci o jednej ważnej rzeczy, o której nie wszyscy wiedzą, a naprawdę moi podopieczni w gabinecie dietetycznym, którzy trafili do mnie na keto z problemami z cholesterolem, potrafili bardzo dobrze wyregulować sobie te poziomy. Mowa o tłuszczach nasyconych. Tłuszcze nasycone nie są czymś złym samym w sobie. Natomiast jeżeli Twoja dieta ketogeniczna, niskowęglowodanowa jest bogata w tłuszcze nasycone i masz wysokie poziomy cholesterolu, to właśnie niestety, ale tłuszcze nasycone mogą tutaj być problematyczne i to jest potwierdzone badaniami naukowymi. Co polecam moim podopiecznym, jeżeli zgłaszają się do mnie z wysokim cholesterolem? Badamy sobie na ten moment przy diecie, którą prowadziłeś lipidogram. Wprowadzamy dietę śródziemnomorską z ograniczeniem tłuszczów nasyconych i potem po 2-3 miesiącach badamy te parametry znowu. U większości osób diametralnie się one poprawiają. W czym są tłuszcze nasycone? Tłuszcze nasycone są, oprócz oczywiście tych całych wszystkich niezdrowych produktów, no, których na keto raczej nie jemy, to są w mięsie. Szczególnie w mięsie tłustym. Dlatego mięso tłuste zamieniasz albo na tłuste ryby, które mają w sobie tłuszcze nienasycone, albo na chude mięso. Są również niestety w nabiale, szczególnie właśnie w tym tłustym, pełnotłustym nabiale. Nabiał to też będzie tłuszcz nasycony, czyli wszelkie śmietany, tłuste sery, nawet mleko. No niestety serek mascarpone przy wysokim cholesterolu nie u każdego się sprawdzi. Co więcej, z tłuszczów roślinnych będzie to olej kokosowy, czy jeśli ktoś używa oleju palmowego, to on również. I tutaj gwiazdka. Olej MCT na szczęście nie jest tłuszczem, który podnosi cholesterol, więc ten tłuszcz możemy stosować, ale no, niestety olej kokosowy już niekoniecznie, czyli również różne kremy kokosowe, mleczka kokosowe. Tłuszcz nasycony to również masło zwykłe, masło klarowane też nie będzie najlepszym wyborem. Oczywiście ograniczamy, nie da się tych wszystkich produktów uciąć do zera. No i u niektórych te dyskusyjne jajka też. Jeżeli na przykład jemy dużo jajek i mamy wysoki poziom cholesterolu, to warto to sprawdzić, czy przy zmniejszeniu ilości spożywanych jaj ten cholesterol się nie obniży.
W skrócie to są tłuszcze nasycone. Tłuszcze nienasycone, czyli tłuszcze dobre, tłuszcze roślinne, oliwa z oliwek, właśnie tłuszcze rybne, orzechy, nasiona, tego typu produkty, awokado. W to powinna obfitować nasza dieta niskowęglowodanowa i prawdopodobnie po kilku miesiącach problem z cholesterolem się rozwiąże. Co więcej, na pewno aktywność fizyczna pomaga obniżyć cholesterol, zarówno ta aerobowa, jak i wysiłek siłowy. Ograniczenie spożywania alkoholu, zazwyczaj to się automatycznie dzieje na dietach niskowęglowodanowych, ale nie zawsze. Alkohol też niestety nie pomaga. No i jeżeli rzeczywiście masz problem z cholesterolem, to możesz też spróbować suplementacji, chociażby omega-3, na przykład w formie tranu. Dobrze jest mierzyć w 1000 do nawet 2000 mg dziennie, czy chociażby taki suplement jak koenzym Q10 albo ekstrakt z ryżu. To są też takie naturalne produkty, które mogą Ci pomóc zawalczyć o niższy cholesterol. Ale tak jak mówię, warto zrobić sobie w takim wypadku właśnie te bardziej szczegółowe badania, które zdecydowanie dokładniej pokażą Ci ewentualne ryzyko problemów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Mam nadzieję, że ta wskazówka o tłuszczach nasyconych będzie korzystna dla Ciebie, jeżeli masz problemy z cholesterolem, albo może ktoś w Twoim bliskim otoczeniu ma, to koniecznie prześlij mu ten materiał. A ja pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!